dzisiejszym odcinku zapanowała apokalipsa zombie. Karol jeszcze nie wie, ale tylko on może uratować świat. No to pięknie. Co tu był za meraż? Mamy po prostu escape rooma, prawdopodobnie. Mam coś. Światło UV. To wezmę po prostu ze sobą. A, i latarka. Ej, dobra. Coś tam słyszę. Jezus. Krzyczą tam mnie fajnie. Szukamy dalej. Kamzielka i maska. To się na pewno przyda. Czekaj, założę, żeby te potwory wiedziały, że mnie nie ruszać. Że ja jakby jestem z obsługi, nie? Jeśli będą Jensi, to jeszcze pół biedę. Tak sensy jak to, że to ja stąd uciekam i dziękuję za taką niespodziankę. Czy coś tu jeszcze powinienem wziąć stąd? A pomocy, ratunku, ktoś krzyczy, dobra, idę pomóc. Ale gdzie? No idę przecież, idę, spokojnie! O nie! Witamy w biurze, uciekaj! Niedobrze! Dobra, biorę laptopa i uciekam, to nara! Kurde, pieczone! Dobra, dasz radę! Nie, no dobra. Dobra, idę! Przecież no! Gdzie ta pomoc? Pomocy! Tu? Pomocy! Co jest? Jak tam wejść? To jest jakieś ukryte pomieszczenie najwięcej. Nie zbliżaj się! To ja! Zaatakowali mnie, nie zbliżaj się! Nie zbliżam się! Musisz znaleźć 5 przedmiotów oznaczonych zieloną taśmą! Mam jeden! I ratuj się, teraz! Jezus, teraz się ratuj! Ratuj się! Mam baseball, będę ich tutaj, wiesz. Dobra, ratujemy się szybko. Dobra, jest drugi. Drugi przedmiot. Ej, czuję się jak w jakimś tym, w jakiejś grze. Będą tutaj zombiaki zaraz, tak coś czuję. Fajnie, ja lubię zombiaki. Nie, no to jest mega strasznie. Boże, Maria, co to było? Tam to ty może nie rób tak. Dobra, na bank tutaj jest ktoś. Może ten laptop? Nie, nie, do auta? O kurde, ale młot, dobra. Ten młot jest dużo lepszy. Mam 3 przedmioty zielone, no. Szybko! Dobra, mam 3, szukam, no. Może żyrandol? Nie. O, jest puszka, dobra. 4 mam. Dobra, jest. Dobra, jeden przedmiot szybko! Dawid, pomóż z jednym przedmiotem! Ja jestem NPC-tem. Dobra, nie ma jednego przedmiotu! Bo drzwi wyważają! Co jest grane? Nie no, lipa, nie ma jednego przedmiotu, mam 4. 5 przedmiotów! Lecimy! Biegniemy szybko! Zamatuj się! Karo, co ty tu robisz? Gdzie jest Wicha? Karo, została tam. Jak to została? Co się z nią stało? Powiedziała, że zostaje. A czy masz wszystkie 5 potrzebnych przedmiotów? No 4, a jeden oszukałem. Którego oszukałeś? Ten, nie znalazłem, więc sam go oznaczyłem. O Jezu, zombie! A nie, dobra. Niech ci będzie, ruszamy! Tak, jako że sam powtarzałeś, że nieważne co by się nie działo na świecie, kanał Jensi jest zawsze najważniejszy i bez niego nie damy rady. Musimy znaleźć resztę członków Jensi. Niestety Wicha nie jest już z nami. No i co z Wiką? Trudno, znajdziemy jakieś zastępstwo, ale musimy znaleźć resztę, bo reszta jeszcze jest nadzieja. Słuchaj, najszybsza droga jest przez las, musimy jechać tamtędy. Jedźmy! Jedźmy zatem. Jak się tu w ogóle znalazłeś, Karol? Przyjechałem po prostu. Tak? No. A co tak oddychasz dziwnie? Zmęczyłem się, bo uciekałem przed zombie. Aha. Musimy jechać do pewnej lokalizacji, no ale najszybsza ale droga prowadzi. Ale sfejkowałem jeden przedmiot, o. Sam oznaczyłem. Jak to, że sfejkowałem? Co to oznacza? Znalazłem zieloną taśmę i oznaczyłem przedmiot na zielono. Nieważne. Mam napój, więc będziemy mieli co pić. Mam plecak, więc będziemy mieli co tam chować. Jasne. Młot i latarkę, no latarka. Co więcej trzeba? Uważaj, zombie człowiek z zombie psem. Jezus Maria. Gdzie? Karol, dobrze, że cię widzę w ogóle. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Szkoda niestety, że Wika już nie żyje. Ej, już ona już obejrzyj. Proszę? Wyglądała dziwnie, muszę przyznać. Jak widzicie, z apokalipsa zombie. Musimy jechać przez las. To nasza jedyna droga ucieczki. Niestety mam mało paliwa. Mam wielki młot. A jaki był ten piąty przedmiot? No nie wiem, to gdzie znalazłem. Nie powiedziała ci Wika? Nie. Wy też to czujecie? Auto zaczyna trochę tracić na mocy. O nie, staniemy pośrodku lasu. O nie, auto jedzie tylko i wyłącznie dlatego, że jest rozpędzone. O nie, chyba nam zabrakło paliwa. Cholera jasna. O nie, wyłączyło się. Karol, czy znajdziesz paliwo? Po drugiej stronie widzę tam, za tym autem, które tu stoi, jest kupa śmieci. Idź za nią, ona prawdopodobnie doprowadzi cię do paliwa. Ja zostanę tutaj, przypilnuję auta. Dobra, no tak, bo zawsze będzie się jest paliwo. Szukaj pełnego karnistra, Karol. Dobrze. Znowu nas goniło.
Szukamy paliwa dla Bartka. Tylko co, jak tam zombie szły, to przecież czy z tego Bartka coś w ogóle będzie jeszcze? O, to jest pytanie, czy z Bartka coś będzie? O, jest worek! A, o, jest paliwo! Znalazłem paliwo! Oj, chyba znalazłem zombie też. Gdzie on jest? Udało się! Dawid, szybko! Nie ma Bartka. O nie! Dobra, dawaj! Pakuj się do auta szybko! Czemu nie ma świateł? Jak włącza się światła? Dostałem kartkę, ale nie ma Bartka tutaj. Gdzie jest pas? Nie ma pasa! Bartek wziął ze sobą pas! I Bartek nam napisał. Musiałem odciągnąć zombie do auta. Ratuj się! Musisz dotrzeć do Patryka. Ukrywa się na Jodłowej 46. Muszę odpalić GPS-a. Zapomniałem o jednej rzeczy, nie? Zawsze w filmach o zombie mówią, zawsze najpierw sprawdź tylnie siedzenie, nie? Ja pierdzielę, dobrze, że tu nic nie ma, bo nie sprawdziłem w sumie. Ty, klucz! Skąd tu jest klucz? Ale mega fajnie, powiem wam, że zawsze chciałem przejść apokalipsę zombie. Bo jakkolwiek to brzmi, uwielbiam filmy o zombie, serio, to jest jakby mój ulubiony rodzaj filmu, filmy o zombie. I naprawdę się jaram, bardzo fajnie, cieszę się, że coś takiego zorganizowali. Bardzo ważna kolejna rada, zawsze zapinajcie pasy. Wydawałoby się, że można nie zapiąć, bo wtedy, nie wiem, uciekniecie szybciej, tak? Nie, 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 nic bardziej mylnego. Zombie mogą wyskoczyć nagle, bo potrzebujecie wtedy mieć pasów, żeby po prostu w trakcie takiego zdarzenia, nie wylecieć przez szybę. Dobra, lecimy. Szukać Patryka. Czyli co? Tutaj musimy znaleźć Patryka, tak? Ty, no jest tu Patryk. Znalazłem cię. Widziałem tu. Jest dużo zombie. Musisz uważać. Mamy amunicję, ale musisz mi pomóc znaleźć koordynaty. One są gdzieś ukryte tutaj, ale nie mam pojęcia gdzie. No dobra, a mamy broń? To jest nasza broń. One nie są odporne na te kulki. Aha, czyli młot się nie przyda. To biorę to. Dobra. To jest twoje. Idziemy razem? Idziemy razem. Dobrze, mam stary latareczkę. Ja nie mam nic. Cały dzień w ciemności. Ja już wariuję. Chyba hurda jednak usłyszała. No i co teraz? Musimy się bronić i ja też. Walką, walką! Dobra, on się boi. Ty, to jest dużo! Zauważyłem, że jeden zombie ma jakby drugą sześć koordynatów na sobie. Pokonamy na razie te tutaj. Bez kitu, zamraża je to, zamraża. Myślę, że po prostu musimy z nimi stoczyć wielką wojnę. Co jest? Jakiś zombie król. Ty, on, uważaj, uważaj z tej strony, stary. Ty, ten zombie, co rzucił, to on może być tym królem takim ciężkim, co ma koordynaty. Otaczają. Nie, to my otaczamy ich, ale one o tym jeszcze nie wiedzą. Uważaj, plecy. Dostał. O, tamten brzmi jak król. Dobra, są koordynaty. Dostała. Mam tę połowę koordynatu, ale tylko połowę. I co teraz? Jeszcze druga połowa? Ty, operatora nam zombie zamienili. Tego się nie spodziewałem. No. Dobra, są. To na bank są koordynaty. Dawaj szybko! Ja mam! Ale całą, nie mogę zostawić! Mam dużo, chodź! Nie wiem, czy on jeszcze wróci. Co? Nie wytrzymał, nie dziabnął! Ej, kurde, jakiś ślad. Nie, i co teraz? To musimy się chyba rozdzielić. Nie zostawiam mnie. Nie jestem ugryziony, obiecuję. Nie. Nie jestem ugryziony. O, był. Nie, idą znowu do mnie. No dobra, uciekamy. Już jest pod nim. Uciekamy szybko. Dobra, trzeba te koordynaty przepisać, ale ja nie wiem, jak się to wpisuje w ogóle. Mam, jedziemy. Ale straciliśmy Patryka. No i amunicję też straciłem w sumie. Ty, a gdzie jest mój młot? Młota też nie mam? A no tak, zostawiłem młot tam też. Teraz do gry wkracza klucz. Dobra, proszę państwa, dojeżdżamy. Odpalam latarkę i biorę moją broń. No i jesteśmy. Idziemy zobaczyć w takim razie, co tu się dzieje. Co ty tu robisz? O nie, macie zombiaka. Co ty tu robisz? Patryk mi dał współrzędne, znalazłem. Patryk zdradził się, tu jestem? Bierzemy go. Chodź. Jesteś na pewno zarażony. Nie jestem. Jak mi to udowodnić, że nie jesteś? Musisz rzucić we mnie bronią i się wtedy nie zamrożę. Nie wierzę ci. Jesteś na pewno zarażony jak oni wszyscy. Nie, ja nie jestem. Okej, jak mi odpowiedź poprawi na wszystkie pytania, to się uwierzę i ci pomogę sobie dostać. Dobra. Jaka była pierwsza impreza tą rzędu? Ona wie.
Karol by wiedział. Pierwsza impreza w domu Jenzy, pierwszym w domu Jenzy? Tak. No to proste to jest. Nie wiem, wymień dwa pranki, które zrobiliśmy w Jenzy. Prank na mnie i na przykład prank na Wice i Patryku. No i jeszcze jeden. Dwa miały być. Bo tam trzy. Powiedziałeś dwa, jesteś zarażona! Wpierw związią! Mam trzeci prank też, oczywiście, że mam. Ja bym nie wiedział. Prawdziwy Karol by wiedział. A zombie? Na przykład na Hani i Bartku z pokojem pełnym piasku. Kiedy oficjalnie zaczęło się Jenzy? 20 listopada, wszystkie oczy na nas. A rok? Rok mi podaje. A jaki mamy teraz? 2023, czyli 2021. Dobra. Przepraszam, że cię mówiłem. Tu masz książki. Wszystkie jest bardzo ważna informacja. Proszę, nie zgub żadnej z nich. Masz również napój ekipy. Dowiesz się później, do czego służy. Okej. Okay. Ogólnie zgubiliśmy świeżego. Musisz pojechać i go znaleźć i zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Jedźmy zatem. A masz jakąś fajną broń dla mnie? Musisz znaleźć świeżego. Idę znaleźć świeżego, ale mam broń nową. Ta jest fajniejsza. Antidotum. Jajko smoka, zielony żel, biały kurz, łzy, Ludwik. To się pewnie przyda. Mamy tutaj jakiś kod i obstawiam, że to mi się przyda teraz. Albo i nie. O, to jest adres. No dobra, dawaj, pakujemy się. Ej, kojarzę, tu jakiś był taki opuszczony dom. I chyba tam mamy iść w ogóle. Mogę to wydawić na przygodę? Szybko! To ja świeży! Cześć Karo! Świetnie, że jesteś, już myślałem, że po mnie! Nie jesteś ukąsony? O, po ptokach! Karo, musisz mi pomóc! W tym domu jest apteczka! Musisz znaleźć trzy rzeczy, żeby mi pomóc! Jajo smoka, Ludwik! Nie, musimy czymś to odkazić. Jakieś tabletki na ból i bandaż. Pomożesz mi? Dobra, ubierz coś ciepłego i czekaj tu na mnie. O! Szybko! Dobra! Po cichu, Karol! Uważaj na siebie, bo jest niebezpiecznie! Jak ja mam koło niego przejść? O! Udało przejść koło niego po cichu, rzeczywiście. Mam jakieś tabletki. Gdzie tu może być ta apteczka? Zapomniałem co on mówił, o nie, najgorzej. Coś do odkażenia? Maść może? Kurde, wygląda jakby trzeba było ją wziąć, biorę. Ty, no lipa, jestem najgorszym pomocnikiem. Nic nie umiem znaleźć. O jest! Musisz być ciszej, po cichu, masz wszystko? Mam coś takiego. Co to jest? Maść, to nie to. Potrzebujemy bandaże, bo zaraz się wykrwawię. Dobra, najpierw sobie polej wodą. Ciszej. Zdrowy? Tak. Wszystko w porządku? Tak. A, ale słabo to ci wychodzi. Chyba nie wysłuchałeś na edukacji do bezpieczeństwa. Dzięki. Masz jeszcze usztywnioną kostkę. Dobra. Karol, słucham. Za to, że mi pomogłeś, weź to sobie, może ci się jeszcze przyda. Uratowałeś mi życie, więc nie mogę ci dłużej okłamywać. Karol, tak naprawdę zostałem ugryziony, ale słyszałem, że masz napój ekipy. Napój ekipy podobno spowalnia efekty zarażenia. Dobra. Więc jest jeszcze szansa. Jest, pij. Dziękuję. Teraz musisz nas wszystkich uratować, bo to wystarczy tylko na chwilę. Ale jest szansa, że uratujemy świat. Antidotum. Musisz pomóc w zrobieniu antidotum. Musisz jechać na halę. Zostaw mnie. Poradzę sobie. Masz maść. Weź maść. Maść na ból dupy.
zrobić jak najszybciej, bo to potrwa tylko przez chwilę. Jedź na halę. Na hali. Na hali robią jakieś badania. Jest szansa, że uratujemy. Wszystko zależy od ciebie. Odciągnę ich. Ach, nie dość, że lecznicze też jeszcze pyszne. Dziękuję ci. Proszę. I powodzenia. Wszystko dla świeżego. Powodzenia. Dzięki. Kocham cię. Tutaj! Tu jestem! Tu jestem! Tu! Uciekaj, Karol! Uciekam! Nie w tą stronę miałem uciekać, w tamtą miałem uciekać. Uciekamy, szybko, biegną za nami. Udało się, a teraz zostałem ranny w nogę. Ale to nic, idziemy na halę teraz. Ostatnia nadzieja to zrobić tam antidotum. Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, kolejna zasada, bardzo ważna. Zawsze sprawdzajcie drogę ucieczki, tak? Lecimy. Hania, szukałem cię cały czas! Kim ty jesteś? Ja, Karol. Gdzie profesor? To ty. To za dran! Ukrył gdzieś klucz do skrzyni, w której są wszystkie składniki na antidotum! O nie, i smocze jajo, Ludwik. Ludwika masz tu, widzę. Pomożesz mi? Oczywiście, że tak. To może ci pomóc. Musimy znaleźć klucz. Jest. Dobra, jest klucz. Otwieramy. Ej, to nie ten klucz. Profesor jest chytry. Nie. Chytry profesor. Nie. I co teraz? Robię obliczenie, nie mogę ci pomóc. Mamy szukać kolejnego klucza? Robię obliczenie, nie mogę ci pomóc. Dymtka. Aha, czyli jest dużo kluczy. O nie, ten też jest zły. Dobra, to będzie na bank ten. Tak jest. Udało się! Masz instrukcję? Tak. Co potrzebujesz? Ty musisz wykonać antidotum. Ja muszę wykonać antidotum! To musisz tu poczekać, bo zapomniałem wziąć ze sobą instrukcji. Szybko, instrukcja! Jajo smoka. Jest. Zielony żel. Bam. Biały kurz. Poszło. Ludwik. Bam. I łzy. Skąd będzie łzy? Nie masz łez, Hania? Łzy są przezroczyste. Nie umiesz patrzeć? Nie wiesz, jak wyglądają łzy? Ej, wbiłem sobie, coś mnie szczypie i boli. Jesteś na apokalipsie, co się dziwisz? Ostatni składnik, łzy. Jest. Koniec. Antidotum. Zrobiłeś to? Tak. Brawo, Karol, udało ci się zrobić antidotum! Karol, szybko, zrób tutaj okrąg! Zrób okrąg tego, to nas ocali! Szybko! Z czego okrąg? Z tego, z antidotum! Jak? Aha! Mamy go na długo! Zabrakło go trochę! Znaczy, nie mam zapas! Miałaś antidotum od początku? Masz antidotum! Ej! Ej! Ej, jestem cały zdrowy! Jezus, udało ci się mnie uratować! Nie! Nie! Dziękuję. Jak ci się podobało? Bardzo fajnie. W ogóle to było moje marzenie przecież apokalipsa zombie. Tak. Ja uwielbiam film o zombie. Myślę, że to wiedzieliście. Dobra, Karol. To niespodzianka jeszcze to, że musisz to posprzątać jeszcze. O tak!